Porozmawiajmy jeszcze na temat tej sesji, którą wysłuchałam z Demiurgiem. No, to naprawdę jest No, powiem tak, z poruszające. Demiurgiem miałam już do czynienia drugi raz. To nie była pierwsza sesja. Pierwszą sesją było też, gdy, czyli mówimy o tej istocie, w cudzysłowie Bogu, który zarządza tą naszą przestrzenią. Tego Boga z Matrixa, Boga z prawda? Matrixa, tak, dokładnie, dokładnie. Też ja powiem, tutaj wzeszłam, żeby pomagać ludziom, tak? I całe te moje doświadczenie z reguły, jak widziałam swoje wcielenia, czyli na poziomie czwartej gęstości, i jak tutaj jak zeszłam, to z reguły w tych wcieleniach bardzo dokładnie było widać, że byłam tak, albo byłam na stosie spalona, nieraz byłam spalona na stosie, za to, co mówię, za wiedzę, którą przekazuję, za informacje, które daję, tak? Albo mnie wieszano. Też widziałam swoje doświadczenie we Francji, jak byłam powieszona, tak? A tak na marginesie, tak króciutko na marginesie, jak to jest, jak się jest spalonym? Jak to jest spalony? Nie czuję się tego. Nie, jak w sesji Aha. tego nie czułam. Nie, nie. To jest coś takiego, że masz obrazy i to tylko widzisz. Ja to tylko obserwowałam. Tak jakby z boku jesteś jednak, No wiesz? to tak, I tak, obserwujesz. tak. Nie, nie, to nie ma czegoś takiego. Od razu, wiesz, widzisz to, co się dzieje i cię przerzuca. Już się przerzuca automatu, że jesteś już w czwartej gęstości, czy jesteś już w tej cudzysłowie niebie, tak? Od razu. Jak jesteśmy przy tym, to ja też powiem, że rzeczywiście to się tak odbiera, tego się ten powtórnie nie przeżywa, Nie. ale ja kiedyś byłam nabita na pal. To było, to wspominam straszliwie. Nie czuję się tego, ale jak był film ten z trylogii Potop chyba, i tam był Azja wbijany na pal, to ja w ogóle nie mogłam tego oglądać. Czyli została pamięć. Tak, Pamięć strasznie, mała. strasznie do tej pory mnie to trzepie. Także to są takie rzeczy, Tak, tak? ja. Są takie rzeczy, które się pamięta zawsze.